Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony! Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj sobie zobaczymy bitewkę z Henryka IV. Bitewka dosyć wydaje mi się być ciekawa. I z tego, co zapewnił mnie autor, będzie miała zadanie m.in. pokazać tego buffa, powiedzmy, którego dostał Henryk IV, mianowicie szybsze przeładowanie dział głównej baterii. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy w praniu. Natomiast jedno wam chciałem powiedzieć, sponsorem bitwy dzisiejszej jest kolega Agent 80. Jak widzicie, losowanie głównie na dziesiątki, w każdym z teamów są tylko 3 ósemki, pozostałe okręty to są dziesiątki, więc bitwa na pewno nie będzie należała do jakichś tam super łatwych. Jak to będzie wyglądało, to przekonamy się już za chwileczkę. W bitwie, jak widzicie, są również lotniskowce, one będą tutaj nas zapewne spotowały, będą utrudniały funkcjonowanie. Natomiast po prawej naszej stronie mamy tutaj Woostera, a to powoduje, moi drodzy, że raczej wokół niego będzie, jak to się mówi, no fly zone, strefa bez lotów, także możemy się, jeżeli chodzi o potencjalne ataki lotniskowców, chyba czuć dość bezpiecznie. 19,1 to jest zasięg dział artylerii głównej tego okrętu. Myślę, że on jest w zupełności wystarczający. Zobaczcie, poczekał kolega tutaj, aż oba okręty oddały salwę i teraz na spokojnie będzie sobie do nich tutaj strzelał, tak aby samemu uniknąć obrażeń. No tutaj salwa z Kurfürsta była dość niecelna, jak widzicie, i będziemy mogli sobie strzelać, niszczyć jego infrastrukturę, ewentualnie próbować go podpalać. W parę, kilkanaście sekund temu zostało odpalone przyspieszenie. Jak widzicie, Henryk IV pali całkiem zacnie. W tej chwili tutaj mamy, zobaczcie, aż dwa pożary z jednej salwy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszym ciągu. Nie wiem, co kapitan lotniskowca próbuje tutaj uskutecznić z drużyny przeciwnej. Jak widzicie, prawdopodobnie będzie chciał torpedowcami zaatakować naszego Midwaya. To jest Hakuryu. Jestem ciekaw, co mu z tego wyjdzie. Moim zdaniem raczej mu się to nie uda. Tu są działa 240 mm na tym krążowniku, więc jedne z potężniejszych, jakie możemy spotykać na krążownikach. Do niedawna można by powiedzieć, że to były największe działa, jeżeli chodzi o kaliber na krążownikach, ponieważ do niedawna nie był dostępny ani Kronstadt, ani Stalingrad. Natomiast w tym momencie, jak widzicie, już są krążowniki, które mają większy kaliber. Za chwilę zapewne będziemy mogli się cieszyć grą Alaską, przy czym nadal nie wiadomo, za co ta Alaska będzie do wzięcia. Ja powiem szczerze, fajnie by było, gdyby była za Free Expa, ponieważ byłaby to taka przeciwwaga do Kronstadtu, którego można również było wziąć za Free Expa. Tym bardziej, że jest to dziewiątka. Wydaje mi się, że to będzie również świetny okręt do zarabiania. Teraz widzicie, Kurfürst jest pod ostrzałem. Kolega sobie tutaj strzela w zasadzie za darmo, nie jest przez nikogo niepokojony. No, ten Hindenburg jest skontowany, więc raczej te pociski przeciwpancerne nie będą w stanie mu zadawać jakichś tam wielkich obrażeń. Trzeba było poczekać, aż on pokaże burtę. Zobaczcie, z jaką prędkością w tej chwili płyniemy. To jest krążownik, który jest naprawdę bardzo duży. Już mamy 42 węzły w zasadzie i gdyby nie to, że zmieniamy tutaj kierunek, w jakim płyniemy, no to może ta prędkość byłaby jeszcze szybsza. Nie wiem, czy kolega tu używa flagi na prędkość, czy też nie. W każdym razie naprawdę te krążowniki są bardzo szybkie i jest wiele niszczycieli zaimplementowanych w grze, którym bardzo trudno przed takim krążownikiem uciec, jeżeli on się za nim wdaje w pogoń. Zobaczmy w tym momencie, czy za chwilę będą tutaj jakieś cele, które będą mogły się przekonać o szybkostrzelności przy tym doładowaniu do szybkości dział głównych. Mamy trzeci pożar,
Wydaje mi się, że tirpic jednego pożaru nie powinien gasić, a to będzie powodowało, moi drodzy, że tutaj punkty obrażeń będą nam cały czas rosły. Teraz kolejna salwa, jest drugi pożar, więc prawdopodobnie ten tirpic, wydaje mi się, że się ugasi, chyba że wcześniej pożar zrobiło mu Zao. Teraz niestety Zao tracimy, Zao tam się wdało w pojedynek artyleryjski, a to oznacza, że było wyspotowane. Jeszcze gdzieś tam był Cleveland, być może on nawet radarem go tutaj wykrywał przez pewien czas i w tym momencie takie pancerniki jak Tirpitz i Yamato miały na niego bicie. Na tą chwilę drużyna przeciwna ma przewagę. Wydaje mi się, że to może tutaj troszeczkę tą bitwę poukładać na korzyść drużyny przeciwnej. Co prawda oba teamy mają po jednym kapie, ale jak sobie patrzę na rozkład sił, jaki tutaj jest, to mam wrażenie, że Yamato i Hindenburg będą miały trudną przeprawę, bo tu tych przeciwników jest z tej strony mapy bardzo dużo. Midway jest nieruchawy. Może się okazać, że Midway nie zdąży się wycofać, zanim znajdzie się pod ostrzałem, zanim zacznie tutaj, powiedzmy, się oddalać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam pozostać. No bo jednak jeżeli ten okręt zostanie zatopiony, to będzie wyglądało słabo. W teamie zielonych, jak widzicie, już nie mamy czterech okrętów w tym momencie. Oj, jest jakiś gracz na Stalingradzie, więc to na pewno gracz nie jest, który nie potrafi grać World of Warships. To jest gracz, który w klanówkach swoje musiał zrobić. No a Midway musi zacząć się pomalutku już tutaj przemieszczać, ponieważ za chwilę może się okazać, że niestety zostanie zatopiony, więc nasza druga flanka, mimo że ma przewagę, jak widzicie, w ilości okrętów, nie potrafi z tego zrobić użytku. No i tu wszystko wskazuje na to, że ta bitwa niestety będzie przegrana. Zobaczymy, jak to dalej wszystko się poukłada. Dosyć twardawy jest Henryk. Powiem szczerze, że wieloma innymi okrętami, jak grałem, to przez rufę tutaj wchodziło. Tu widzę, Henrykowi udało się większość tych pocisków przeciwpancernych odbić, także wygląda to całkiem nieźle. Powiem szczerze, że nie przyglądałem się w porcie, jak wygląda u niego kwestia cytadeli. Natomiast mając okazję do bezpośredniego pojedynku z Henrykiem Des Moines, burta w burtę, gdzie nie kontowaliśmy do siebie, po prostu żeśmy do siebie strzelali, no to na takim dystansie około 8 km z Des Moines cytadele wchodziły bez problemu, więc tą cytadelę spokojnie można w niego strzelić. No ale oczywiście, jeżeli on jest dość mocno skontowany, to jest trudniejsze i ten pancerz burtowy, który jest na tym okręcie, zobaczcie, co zostało z Midwaya. Ten pancerz burtowy, który jest na tym okręcie, ze spokojem pozwala nam tutaj na odbijanie pocisków nawet dużego kalibru, pod warunkiem, że gdzieś nie zostaną wstrzelone tam nam przez pokład. Stało się niestety to, co przewidziałem, mianowicie Midway został odparowany, czyli w tej chwili gramy bez lotniskowca. Przeciwnik stracił, jak widzicie, tylko jeden okręt. Drużyna zielonych tych okrętów straciła już 6, więc w zasadzie losy bitwy wydają się być rozstrzygnięte. Teraz Yamato będzie tutaj prawdopodobnie, przynajmniej zaczynało przejmować, jak widzicie, kapa B. No tam tu już się nic nie da zrobić, te torpedowce już nikogo tam na tym kapie nie zaatakują, one będą tylko dostarczycielami expa. Także niestety kapitan naszego lotniskowca się, jak widzicie, nie popisał, nie zatopił nikogo. Teraz przeciwny lotniskowiec będzie mógł uskuteczniać grę w stylu hulaj dusza, piekła nie ma, bo naprawdę niewiele mu będzie w stanie zagrozić. Zobaczcie teraz, jakie ładne salwy wpadają w Stalingrad. No, błąd popełnił tutaj mimo wszystko ten
gracz. Agent 80 pozostawał niewykryty, zaczął w ostatniej chwili tak jakby do niego strzelać. No i teraz jeszcze będziemy mogli spokojnie tutaj spacyfikować Cleveland, a przed chwilą mogliście zobaczyć użycie tego szybkiego przeładowania, no i ono się okazuje być bardzo, ale to bardzo skuteczne. Teraz jeszcze mamy tutaj Yamato, które się czai na nas tuż za rogiem. Kapitan tego okrętu z pewnością sobie zdaje sprawę, że Henryk IV ma torpedy. Nie wie, że te torpedy zostały tutaj wystrzelone przez z naszej prawej burty, więc on będzie się starał zagrać zapewne dość asekuracyjnie. Pamiętajcie, że jeżeli to Yamato wypłynęłoby burtą, to bardzo łatwo może zostać tutaj wypompowane z puli punktów wytrzymałości, ponieważ Yamato ma bardzo wysoko cytadelę i jeżeli cytadele wchodzą w Yamato z Moskwy, to z Henryka IV, gdzie jest kaliber o 20 mm większy, będą wchodziły na 100%. Zobaczymy, jak sobie kolega tutaj to rozstrzygnie. Mamy już cytadelkę, zobaczcie, również w Clevelanda wstrzeloną. No i w tej chwili to Yamato nie ma innej opcji, jak wyjście burtą i zobaczymy, jak będzie agent dziurawił ten okręt, a dziurawić powinien. Zobaczmy, czy będą tutaj wpadały cytadele. Z pierwszej salwy cytadele nie wpadły. Zobaczmy, z drugiej salwy mamy aż 5 cytadel z krążownika za 31 tysięcy w taki pancernik. Oczywiście teraz mamy to szybkie przeładowanie. Kolejne 4 cytadele. Teraz jeszcze pójdą torpedy. Myślę, że spokojnie ten pojedynek z tym Yamato wygramy. On gdyby tutaj zwolnił i ustawił się bardziej dziobem, nie był tak łasy na to, aby zadawać nam obrażenia, wydaje mi się, że to by było dla niego dużo bardziej korzystne. Teraz oczywiście uruchomiona została naprawka. Tirpitz jest skontowany, więc z pepeków pewnie nie będzie przyjmował zbyt dużych obrażeń. Wypływa na nas drugi Henryk, no to będzie na pewno problem, ale ten problem został rozwiązany w taki sposób, że mamy 5 cytadel w Henryka, przekroczyliśmy już 200 tysięcy obrażeń. Powiem wam szczerze, fantastyczna końcówka, ja dawno tak fajnej bitwy nie widziałem. Rewelacyjnie się to ogląda. Mam nadzieję, że być może jeszcze temu Tirpitzowi uda się zrobić jakąś krzywdę. Co prawda nie mamy niestety torped i ten Tirpitz będzie nas mógł bardzo łatwo storpedować, ale chyba dobrym rozwiązaniem byłoby tutaj zrobienie nawet tarana, bo bitwa jest i tak przegrana, a on ma dużo punktów wytrzymałości, więc możemy teraz za chwileczkę prawdopodobnie przejść do podsumowania. U nas został tylko Wooster, on już się tu nie obroni przed Yamato i Monarchem, nie ma na to opcji. Wstrzeliśmy 16 cytadel, mamy duży kaliber, bardzo fajna, bardzo przyjemna tutaj końcówka tejże bitwy, moi drodzy. Niestety bitwa mimo tak dobrego wyniku będzie przegrana, ale jak ja to mawiam, pokazywałem na kanale już bitwy, gdzie było ponad 300 tysięcy obrażeń, też były przegrane, więc nie samym damage'em kapitanowie te bitwy, moi drodzy, wygrywają. Także tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że ta bitwa to już jest chyba druga taka fajna z Henryka, którą pokazuje, albo trzecia. Pokazuje mimo wszystko, że ten okręt ma naprawdę dość spory potencjał. Ja troszeczkę teraz zmienię perspektywę i przechodzimy do podsumowania bitwy. No właśnie, potencjał okręt ma, jak widzicie, spory, nawet w konfrontacji z pancernikami radzi sobie nieźle. Myślę, że gdyby były chociaż jeszcze na jednej burcie torpedy, moglibyśmy spróbować tego Tirpitza tutaj pokonać, ponieważ no, tych punktów wytrzymałości tam zostało 20 parę tysięcy, więc wystarczyłoby trafienie dwoma torpedami, aby tą bitwę rozstrzygnąć na swoją korzyść. Jak widzicie, również pelotka przy losowaniu na lotniskowiec 10 tieru daje sobie nieźle radę. Tu było zestrzelonych 14 samolotów. W sumie mieliśmy 3 wykrycia, 165 hitów, jedna ulokowana torpeda, aż 16 cytadel i 7 pożarów. No to są wyniki, które pokazują naprawdę, że ten okręt jest więcej niż spoko. 1730 expa bazowego na bitwie przegranej to jest również bardzo dobry wynik. To jest piąty wynik spośród wszystkich wyników w bitwie, więc wygląda to naprawdę całkiem
całkiem nieźle. Zobaczcie, Yamato dostało za 68 tysięcy obrażeń. No, ten Henryk tutaj czwarty dostał salwę naprawdę niesamowitą, składającą się z pięciu cytadel. Sporo cytadel też się udało wstrzelić w Stalingrad. Udało się do niego dość blisko podpłynąć, zanim zostaliśmy wykryci. Jak widzieliście, 12,7 to jest kamuflaż tego okrętu. I w bitwie z modyfikatorami udało się zarobić 469 tysięcy netto na przegranej. Bez konta premium ten zarobek wyniósłby na czysto 233 tysiące. To tyle, moi drodzy, w tej bitwie. Ja zapraszam Was oczywiście na kolejne. Zapraszam do subskrybowania kanału i mówię Wam do usłyszenia.